Cześć, witajcie. Przemek Słomski z tej strony, firma 79 Element. Mamy teraz taką sytuację na rynku metali szlachetnych, że złoto przebiło cenę 2000 dolarów za uncję i trzyma się w okolicach tych 2000 dolarów. I to jest bardzo ciekawy moment, bo mieliśmy tradycyjnie w Stanach Zjednoczonych do czasów Roosevelta i do 34 roku parytet złota. I ten parytet złota wynosił w przybliżeniu 20 dolarów za uncję złota. Czyli mamy dzisiaj 100-krotne przebicie oryginalnego parytetu złota. 100-krotne. Czyli ten cent jest warty 1/100 tego, co był wart, czyli innymi słowy 1 cent powiedzmy w 1900 roku czy 1920 był warty dolara. Za to można było kupić tyle, co za dolara. I z tego tytułu może zwróciliście kiedyś uwagę na starych zdjęciach, jakie były wyceny typu no 1 cent to była kupa szmalu w pewnym sensie. Nie można go było bardziej rozdrobnić, w związku z tym na przykład jajka to kosztowały za ileś sztuk kilkanaście jednego centa, kawa kosztowała 2 centy na przykład, tego typu rzeczy, czy 3. Co w sumie się zgadza mniej więcej z tymi cenami, które dzisiaj są, bo dzisiaj kawę można wypić w Stanach za 2 dolary czy za 3 dolary, a mniej więcej wtedy za 2 czy 3 centy. Temat jest bardzo szeroki, mógłbym ględzić o nim bardzo długo. Nawet zastanawiam się, od której strony można zacząć. Może zacznę od pokazywania, bo to jest w sumie coś, co najbardziej wszystkich interesuje. To jest banknot z tamtego okresu, 1914 rok. Taki banknot był wymienialny na złoto. Zresztą jest napisane tutaj na dole, jeżeli sobie zatrzymacie i przeczytacie, to jest napisane, że się dostawało w banku taką monetę za ten banknot. No jeżeli ktoś taką monetę sobie wziął w tamtym czasie, no to ma dzisiaj 500 dolarów z haczykiem, a tu ma no może nie 5 dolarów, ale ten banknot nie jest wiele więcej warty, powiedzmy 20-30. A potem przyszła reforma i nie dość, że banknot dolarowy zaczął szybko tracić na wartości, w ogóle dolar zaczął tracić na wartości, to jeszcze zmniejszono sam banknot, bo komu po co taki wielki banknot, jeżeli on nie jest wart dużej kwoty. Wprowadzono o taki mniejszy, że można sobie porównać ówczesna emisja z obecną. Warto też nadmienić, że 5 dolarów do czasów Roosevelta było wymienialne na takie oto 5 dolarów w srebrze. I tutaj też jest cały ogromny obszar informacji, które są z tym zawarte. No bo w zasadzie to jest tak, że bimetaliczny system pieniężny jest skazany na zagładę w pewnym sensie, z tego powodu, że jest bimetaliczny. To znaczy rozjeżdżają się w pewnym czasie wartości dwóch metali. No, system bimetaliczny, jak sama nazwa wskazuje, składa się z dwóch rodzajów metali szlachetnych, które są ze sobą na sztywno połączone i mają ze sobą na sztywno być powiązane przez wiele lat. A tymczasem, jak widzicie, mamy tutaj taki wskaźnik, ile uncji srebra można dostać za jedną uncję złota. I początkowo to było jeszcze do wytrzymania, ale potem w okolicach wojny secesyjnej zaczęły się wielkie odkrycia złóż srebra na Dzikim Zachodzie tak zwanym, czyli zachodnie Stany, centralne i zachodnie Stany Ameryki. I srebro po prostu zaczęło zalewać rynek. Było tanie. W pewnym momencie doszło do 40. I to może być trudne do wyobrażenia dla nas, którzy żyjemy w systemie pieniądza papierowego. Ale najłatwiej sobie wyobrazić to w ten sposób, że mamy do czynienia z cenami,
w sklepie, powiedzmy coś kosztuje 5 jednostek albo 10 jednostek i mamy jednocześnie w naszym kraju równolegle ze sobą obiegające dolary amerykańskie i euro. I one są początkowo 1 do 1, ale po pewnym czasie zaczynają się rozjeżdżać. Na przykład euro tanieją. Czyli można sobie iść do kantoru i wymienić jednego dolara na 2 euro. Ale ceny w sklepach są nadal takie same. Czyli coś kosztuje 1. No i po co płacić jednego dolara, jeżeli można sobie iść, wymienić na euro i zapłacić pół dolara, czyli 1 euro. Także tutaj taka sama sytuacja miała miejsce. Po prostu srebro było coraz tańsze i zaczynało wypierać. Tutaj prawo Kopernika zaczęło działać. Ten metal był tańszy, zaczynał wypierać ten metal. No i w ogóle tutaj była straszna walka polityków w tamtych czasach, no bo politycy zawsze i wszędzie chcą się przejechać za darmo na czyimś grzbiecie. Najlepiej nakraść i w świetle prawa tymi nakradzionymi pieniędzmi kupować sobie głosy. W związku z tym pojawiła się taka koncepcja, mocno forsowana przez polityków, żeby rząd federalny kupował tanie te nowo odkryte srebro za małą sumę, za 1/4 realnej wartości nominalnej, bił te monety i puszczał w obieg. Miało to na celu wywołanie inflacji i miało to na celu również sfinansowanie najróżniejszych wydatków, czy to wojennych, czy jakichś takich publicznych inwestycji, tego typu rzeczy. Także to był taki pierwszy krok w kierunku wycofania się w ogóle z parytetu złota. No i tutaj ogólnie to cała ta historia znalazła swoje odbicie w utworze Czarnoksiężnik z Krainy Oz. To jest taka, tak naprawdę nie, koncepcja nie była tutaj wcale, żeby napisać bajkę dla dzieci, tylko żeby metaforycznie opisać cały ten szwindel, który miał miejsce z biciem tych monet z taniego srebra. Także warto sobie przeczytać tą książkę będąc dorosłym i z przypisami. Tam jest wszystkie te postacie, które tam występują, te bajkowe postacie, to tak naprawdę są amerykańscy politycy, którzy zostali w krzywym zwierciadle przedstawieni. No ale ten problem w ogóle też nie był tylko amerykański. Problem występował w różnych krajach, w których był system bimetaliczny, między innymi w Europie. Dochodziło do takich sytuacji, że gdzieś tam w Utah czy w Colorado były całe nielegalne mennice, które biły nominalne monety frankowe i wysyłane te monety były frankowe do Europy. Za to to było wymieniane na złoto. Złoto z powrotem płynęło do Ameryki. Tam było, za te złoto było kupowane znowu tanie srebro i ten proces się powtarzał. Oczywiście to wszystko na szkodę państw, które były atakowane w ten sposób, z których po prostu wypływało te metale szlachetne, szczególnie złoto. Były zalewane z kolei taniutkim srebrem. Także dzisiaj te absurdy nadal występują. No, weźmy taką jednocentówkę. No przecież jednocentówka była początkowo zrobiona z miedzi. Potem okazało się, że miedź w jednocentówce jest więcej warta niż sama jednocentówka. Zaczęto te jednocentówki bić z cynku i pokrywać galwanicznie miedzią. W Polsce ten sam problem powstał. Jednogroszówki, dwugroszówki okazały się być droższe, jeżeli chodzi o mosiądz, niż nominał i zastąpiono je monetami bitymi w stali. A teraz pewnie już nawet i ta stal jest droższa niż nominał. Cóż można mówić o nominale 1 grosz? Jest to praktycznie moneta bezwartościowa, wcześniej czy później zostanie wycofana, usunięta z obiegu. A jej los pewnie podzieli moneta 10-groszowa, która po tych wydarzeniach, których jesteśmy świadkiem, jest dzisiaj warta w złomie, jeżeli chodzi o metal. Jest warta ze dwa razy więcej niż nominał.
Całe te odkrycia, jeszcze wracając do tematu relacji tych dwóch metali do siebie, to odkrycia przede wszystkim polimetalicznych złóż spowodowały to, że srebro jako produkt uboczny było bardzo tanie i nadal jest bardzo tanie i nie wiadomo, kiedy to się zmieni. Może teraz przy okazji tego kryzysu, który mamy. W każdym razie to jest dzisiaj warte $500, a $5 w srebrze jest warte ile tam, może z 200 zł, to wszystko. Także to nie był dobry pomysł, żeby trzymać bilion srebrny. Lepiej się opłacało jednak, z perspektywy czasu wiemy, że lepiej się opłacało to trzymać w złocie. Także tak, to wszystko jeżeli chodzi o te stare dolary. Duża emisja, fajna rzecz i dowód na to, że każde państwo próbuje okraść swoich obywateli w świetle prawa, jak tylko to jest możliwe. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się.